Siemaneczko, tutaj Stuart, gram dalej Days Gone. Przeniosłem się do obozu Diamond Lake. Mamy tutaj zlecenie od Kuriego i zaczniemy sobie właśnie od tego. Kapralu St. John, świetnie. Mam ważne zadanie. Rozumiem, sir. W czym mogę pomóc? Wysłaliśmy na północ patrol wzdłuż autostrady 97, żeby zbadać grupę anarchistów. Masz jakieś doświadczenia z nimi? Anarchiści. Te dupki, które wszędzie pozostawiały te kopce. No, chyba spotkałem ich raz czy dwa, ale to było dawno. Myślałem, że już ich wszystkich pozabijali. Najwyraźniej nie. Zaznaczyłem ich na mapie. Wysyłam was samych na wypadek, gdyby nasi ludzie byli tam przetrzymywani. Łapię. Sam mogę ich dużo łatwiej wyciągnąć. Zrozumiałem. Dowódca patrolu, sierżant Mitch Allen, to mój bliski przyjaciel. Tak jest, sir. To zrobię, co w mojej mocy. Liczę na was, kapralu. To tyle. Oczywiście, że sami, jakżeby inaczej, tylko wykonuję swoją pracę. Zobaczmy sobie, gdzie... O kurde, blade. Kawał drogi. Nie ma na co czekać. No, stąd będziemy mieli nieco bliżej. 450-80 metrów. Już tam jakiś rojak się kręcił. A my jedziemy zlokalizować obóz anarchistów. Pojedziemy tędy. Wow, co za przejazd. Ale nie mamy wyjścia, tam jest droga zablokowana. Ruszamy Deacon. Teraz już będzie łatwiej. Prawie łatwiej. Dobra, 200 parę metrów. Wszędzie porozstawiane tutaj baniaki z benzyną, co za miejsce. Już się zbliżamy. Oho. Dawaj! Dobra. Gdzieś jesteśmy? Blisko. Coś by trzeba było tutaj znaleźć, jakiś trop. Cholewcia, nic nie widzę na razie. Gdzieś tutaj. Pad drga. Tą stronę. O, coś mamy. Teraz jesteś mój. No to idziemy. Śmiemy sobie karabin. Zbierzemy roślinkę. Śmiemy kolejną. Do koktajli. I tutaj gdzieś powinniśmy mieć... Oho. Kapitan Corey mówi, że to był jeden z naszych najlepszych kierowców. Jeśli ucieknie, już go nie złapiesz. To się jeszcze okaże. St. John bez odbioru. Tu gdzieś powinien być kolejny trop. U góry mamy wilka. No, i ten ślad jest gdzieś u góry. Jest gdzieś tutaj. Coś widać? Jeden z wilków. Oho, przeskoczył drugi nade mną. Gdzie jesteś? Złama się. Okej. Dobra, tutaj gdzieś powinien być ślad, już jest. Dobra, zobaczmy. Co tu się dzieje? Więcej śladów. No to idziemy dalej. Mam nadzieję, że to nie będzie pościg na motorze, bo ja tutaj muszę tropić. Odbiegniemy kawałek. Zobaczcie, jakie dziwne. Tak, cholerni anarchiści. Czyż był gdzieś tutaj? Schylmy się. Tu gdzieś jest cel.
Muszę się przyjrzeć dokładniej. Mamy też chatę, w której jest parę rzeczy. Okej. To zabieramy. To też zabieramy. Mamy trupa, ale to nie o to chodzi. Rozglądam się. Co jest cholewcia? Jeszcze sprawdzimy. Tutaj w ogóle będziemy mieli, widzę, kolejną misję, szpieg anarchistów. Ha! No dobra, ale my na razie wykonujemy to zadanie. No wiecie co? Nie tutaj poszliśmy, gdzie trzeba. Jedno jest przy drugim, dobra. Tutaj wrócimy sobie. Tam mamy coś, po drugiej stronie. Damy radę? Chyba nie damy. Muszę użyć tutaj motocyklu, żeby to przeskoczyć. Dobra. Wszystko jasne, idziemy po motor. Jedno zadanie przy drugim. Skończymy jedno, mam nadzieję, to zaczniemy sobie drugie. Tamte już związane z fabułą, ale też o anarchistach. Dalej, Deacon, dalej. Gdzie ten motor? Mamy go. Podjedziemy sobie ten kawałeczek. Tam jakoś muszę się przedostać na tą drugą stronę. No właśnie, widać, gdzie jest cel. Ale żeby się przedostać, to ja muszę tu jakoś przeskoczyć. Nie jest prosta sprawa z tego, co tutaj już widzę. Dobra, tutaj przejdziemy sobie. Niech motor... Kurde, gówno, nie przejdziemy. A spróbujmy. Okej, jakby była za głęboka woda, to on by tutaj nam padł. To tutaj. Jest ślad. Dobra, gdzie? Mam cię. Motor i tak nam się przyda. Idziemy tędy. Tutaj. O kurde, kopalnia, no są anarchiści. Kolejny kopiec. Chyba zaszyli się w kopalni. Mają zakładników? Żyją? Jeszcze nie wiem, ale jeśli tak, to dostanę się do nich. A jeśli mają pańskiego przyjaciela, znajdę go. Dziękuję. Bez odbioru. Buteleczka. Gdzie oni cię chowają? Jest ich pełno. Kolejna zasrana kopalnia. Dobra, spróbujemy takich eliminować. Kolejny. Myślicie sobie, że założycie obóz i będziecie napadać na wyprawy bojówkarzy, tak? To zabieram. To też zabieram. Jeszcze z tamtego wezmę, co trzeba. Kolejny kopiec rozwalony. Nie wiem, do czego to rozwalanie tych kopców, ale... Okej, można, to robimy. Dobrze, że wszystko widać. Jest to tak w miarę nawet fajnie zrobione, że jak się wchodzi do tych ciemnych pomieszczeń, to ekran samoistnie się rozjaśnia. Jest ich trzech. Cyk, cyk, cyk. Z tych, co widzę. Dobra. Poszedł za mną. Mógłby tutaj przyjść.
Rzucę mu kamyka. Rzućmy go tu. No chodź, chodź, chodź tu, kolego. Spróbujemy tak, bez hałasu. Cholewcia, nie uda się. Dobra, załatwimy tego, a resztę inaczej. Dobra, ale przecież musisz gdzieś tu być. Ale jaja, ci nawet nie zauważyli. To wykończamy kolejnych. Czekajcie, zbieramy od razu. Puszka, ten co ma w kieszeniach. Zapalnik iskrowy. Dobra, tamten stoi odwrócony tyłem. To będzie łatwizna. Nie mogę wcisnąć trójkąta, nie wiem czemu. Nie mogę go tak... O, jest teraz. Kurczę, trzeba... Oh shit. No i po zabawie. Chcecie trochę anarchii? To co powiecie na to? Dobra. Ilu was jeszcze jest? Nie widzę kolegów. Tam jakiś jest. Już biegnie. W panice zaczął strzelać. To zabieramy. Zaraz was dupki pozałatwię. Na pewno. Lubicie chaos? Ha! Lubicie totalną rozpiertuchę? Proszę, jaka fajna misja. Anarchiści! Ach, pieprzenie anarchiści! Przeładujmy. I zabieramy swoje. Gdzie chowają? Kopiec. Kopiec, cyk. Tu nikogo nie widzę. Jest drabina, dobra. Jest ich sporo, jeszcze kurczę. 6 do załatwienia. Mogą być wyżej. Wszystko na to wskazuje, że dobrą drogę wybraliśmy. To wielka w cholerę. Ci jeszcze chyba nie kumają czaczy. Idzie koleś. No, odwróć się, kolego. Cię załatwimy. Załatwimy cię nożykiem. No kurde, odwróć się, pacanie. Idzie. Dobra, może być tutaj. To jest fajna umiejętność, mega. To podświetlanie przeciwników jest hit. Od razu mógłby ich ograbić. Może jest taka umiejętność, cholerek, na którą nie zwracałem uwagi wcześniej. Już mi się tak nie chce samemu zbierać z nich. Człowiek jednak się przyzwyczaja szybko do łatwego. Wybuchowa beczka. A możemy go wysadzić. Kto to był? Anarchiści! Ach, pieprzenie anarchiści! No właśnie. Ot taka zabawa. Hej! Tamten się zajarał. Lubicie totalną rozpierduchę? No i proszę. Jest całkiem, całkiem. O, tam od dołu jeszcze ktoś biegnie. Kolejny się chyba podpalił. Trochę anarchii? To co powiecie na to? Dikon, spokojnie, idzie nieźle. Nie ma co się denerwować. Został ostatni. Został ostatni kolega. To zabierzemy. Tutaj mamy więźnia. Tam jest. Możemy go uwolnić. Hej, sierżancie, ty pewnie jesteś Mitch Allen. Już było po mnie.
Dzięki. Dzięki, stary. Myślałem, że to koniec. Nie dziwię się. Wydostaniesz się stąd samodzielnie? Okej. Dobra. Dzięki, stary. Zawdzięczam ci życie. Ruszam z powrotem. Opowiem o tobie. Słowo. Tylko wykonuję swoją pracę. No to my też spadamy. Ty się podziałeś, albo... A, okej. Chyba muszę sam znaleźć wyjście. O, Jesus. Jakaś horda. Skacz! Ja pierniczę. Jeszcze tego tutaj brakowało. Ze sranej hordy. Gdzie jest wyjście? Jeszcze ci. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że dobrze biegnę. Nie mam zamiaru tam z nimi walczyć. Ja pierdzielę. Żegnamy hordę. Wow. Tylko wykonuję swoją pracę. Na razie mam dosyć hord. Łowca obozów łupieżców. Znalazłem go. Powinien być już w drodze do Diamond Lake. Dobra robota, Sanjong. Odezwę się później i sprawdzę, co z nim. Bez odbioru. Dobra, to mamy załatwione. Nie wiem, czy tu wejdę teraz. Aha, nie tędy. Okej. Spróbujemy tutaj. Mamy motocykl. No i tak jak mówiłem, wracamy tutaj do zadania. Wybierzmy sobie je. Ach. Szpieg anarchistów, znajdź anarchistę. Znowu. Dobra, tutaj byliśmy w tej chatce. Coś tutaj trzeba będzie przeszukać. Teraz nam się uruchomi. Rozejrzyjmy się. Teraz mamy tego trupka i możemy go obejrzeć. Turendy. Pułkowniku, znalazłem. No tak czułem, że będzie ściganie na motorze. Nienawidzę tego. A ty, no daj spokój! Nie chcesz mi ułatwić roboty! Te misje tutaj, kurde, im dalej, tym trudniejsze. Mimo, że motor dopieszczony, co z tego? Ajajajajaj, jak ja nienawidzę takiego ścigania. O Jezu, jeszcze mołotowy rzuca w frędzel. No to wiadomo, co powoduje. Jak wjeżdżamy, to nasz motor się psuje. I zwalnia, niestety. Kurde, jedrzesz, no. Aj, mogłem spróbować może na skróty. O Jezus Maria, co to jest? Ale przydzwoniłem. Jezus, już byłem blisko. O Boże, kolejne slalomy. Oho, oho. Oh shit. Weź, bądź mądry i to wymień. Kolejny mołotowy. On gdzieś tam, cholera, pojechał. Może tutaj skręci? Jedzie tu. Zaraz cię rozjadę! Kurwa! Mam go! O, cholera! Jest! Mamy gnoja.
Ale fart. Stękasz, kurde. Co tam słychać, kolego? Huh? Chyba masz trochę chaotyczny dzień, co? Lubisz takie? Nie dostaniesz mnie żywcem. Już cię mam żywcem. Ale przecież dostałem. Mnie tam nie robi to różnicy. Tak czy tak, jebani anarchiści. Nikon podsumował, ale wyspa magów za chwilę. Łowca nagród 100%, nie wierzę. Pięknie. Odblokowano. Malowanie St. John, łowca nagród, ale kijowe te malowania. Dobra robota, kapralu. Nie zostawiaj mi tutaj! Jakoś to ogarnę. Chyba wystarczy. Nie zostawiaj mi! No i co? Wszystko, kurczę, posprzątane na mapie. Zostały dwa tereny badań Nirona, jeszcze nam zostaną na jakiś czas. Przydałoby się tutaj zdobyć punkty zaufania i wtedy może uda nam się kupić nitro trzeciego poziomu, a kolejna misja fabularna to Cień Śmierci. Pomóż Sarze uciec z Wyspy Magów. Jesus Christ, zbliżamy się powoli do końca. Moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Tutaj przy tym anarchiście sobie skończymy. Trzymajcie się. Cześć. Stój!